wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Klara i Laura zatapiają łazienkę. Klaro, posprzątaj pokój i pójdziesz się wykąpać, bo już późno. Nie chcę. Kuba poszedł spać do kolegi, a ja muszę za niego sprzątać. Czy ty zawsze musisz tak marudzić? No dobrze, a będę mogła zabrać moje ulubione zabawki do wanny i chwilę się nimi pobawić? W porządku, ale tylko jeśli później po sobie posprzątasz. Dobrze, mamusiu. Wybiorę sobie kilka zabawek do koszyczka i zaraz przyjdę do łazienki. Okej, a ja w tym czasie naleję ci wody do wanny. To kto chce dzisiaj ze mną się kąpać? Mnie zabierz ze sobą. Dobrze, wskakuj do koszyka. Klaro, ja też chcę. Okej, ciebie też wezmę. Zadowolona Klara po kolei wrzucała swoje ulubione zabawki i po chwili pobiegła z nimi do łazienki. W tym czasie mama nalewała wodę do wanny. Mamusiu, chcę więcej wody. No dobrze, ale nie za dużo, żeby się nie wylała. O, Laura się obudziła. Zaczekaj chwilę, pójdę po nią. No nie, to teraz będziesz musiała się nią zajmować i nic z mojego kąpania. Nie martw się, zaraz wrócę z Laurą. Moje słodkie maleństwo. Okryję cię pieluszką, żebyś nie zmarzła. Mamusiu, już jestem gotowa. Mogę wejść do wanny? Oczywiście. Ale przyjemna ta woda, taka cieplutka. Oj, chyba Laura ma mokrą pieluszkę. Pójdę ją przebrać. I zaraz wrócimy, dobrze? Okej, mamusiu, a mogę nalać sobie płynu? Chciałabym sobie zrobić troszkę piany. Dobrze, ale nie wlewaj za dużo. Okej. Zaraz będę mieć dużo bąbelków i piany. Czyli to, co lubię najbardziej. Chodźcie do mnie, kochane słodziaki. Zobaczcie, jak tutaj jest fajnie. Zabawki Klary unosiły się na wodzie pełnej piany. Podoba wam się? Bo ja myślę, że jeszcze troszkę piany by nie zaszkodziło. O, teraz będzie w sam raz. Na szczęście nie widać, ile zużyłam z buteleczki, więc mamusia nawet się nie zorientuje. Tylko gdzie jest mój Misio i Lalka? Gdzie oni się schowali? Chyba muszę zanurkować za nimi. Oj, chyba jednak przesadziłam z tą pianą. Piana powoli wylewała się spoza wanny. W tym samym momencie do łazienki weszła mama Klary z Laurą. No nie, Klaro, prosiłam cię, żebyś nie nalewała tak dużo tego płynu. Widzisz, co narobiłaś? Przepraszam, mamusiu, pomożesz mi to posprzątać? Trzeba zetrzeć podłogę, bo zaraz któraś z nas się przewróci. Czekaj. Tylko jak to zrobię z Laurą na rękach? Mamusiu, może dasz mi Laurę do wanny? Będę ją trzymać, obiecuję. No dobrze. Kochanie, dzisiaj czeka cię wspólna kąpiel z twoją siostrą. Podam ci ją, tylko proszę, nie puść jej z rąk. Dobrze, mamusiu. Trzymasz ją mocno? Tak, nie martw się, jest bezpieczna. Spójrz, jak się do mnie słodko uśmiecha. Właśnie widzę. Musiało jej się spodobać. Moja kochana siostrzyczka. Jesteś taka podobna do mnie. Nawet tak jak ja, lubisz się kąpać w wannie pełnej piany.
Zresztą, które dziecko nie lubi? Mama w tym czasie ścierała podłogę, tak aby nikomu nie stała się krzywda. No tak, jak zwykle dzieci bałaganią, a mama musi sprzątać. No przykro mi, kochane misiaczki, ale nie mogę się teraz z wami bawić. Opiekuję się siostrzyczką, a to bardzo odpowiedzialne zadanie. Laurze nadal bardzo podobała się kąpiel w cieplutkiej wodzie, ponieważ uśmiech z jej buzi nie znikał. Nareszcie, podłoga sucha. Nagle słychać płacz małej Laury. Co się stało? Czemu płacze? Nie wiem, mamusiu. Laura nagle zaczęła płakać. Nic jej złego nie zrobiłam. Zaczekaj, muszę coś sprawdzić. Mama włożyła rękę do wody. Co robisz, mamusiu? Sprawdzam, jaka jest woda. Tak jak myślałam, woda robi się już chłodna dla takich maluszków, więc muszę już zabrać Laurę. A ja mogę jeszcze chwilkę posiedzieć? No dobrze, ale tylko chwilkę. Nie chcę, żebyś się przeziębiła. Mama wyciągnęła małą Laurę z wody i położyła na przewijaku, na którym leżał ręcznik, który otulała maleństwo. Ja też już chcę wychodzić. Dobrze, Klaro. A poczytasz mi bajeczkę na dobranoc? Poczytam, ale najpierw musisz wyczyścić ząbki przed spaniem. Wiem, mamusiu, wiem. Muszę wyczyścić ząbki i wyczesać włosy. Jestem już duża, poradzę sobie. Tak, kochanie, ja pójdę ubrać Laurę, a jak skończysz, przyjdź do pokoju. Dobrze. Najpierw muszę wycisnąć troszkę pasty do zębów. Tyle wystarczy. Myję ząbki, bo wiem dobrze o tym. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe ząbki mieć, trzeba tylko chcieć. Klara zaczęła szorować swoje ząbki. A fuj, jaka niedobra! Mamusiu, chodź tu szybko! Co się stało? Ta pasta jest chyba zepsuta. Ma strasznie niefajny smak. No tak, pomyliłaś pasty. Wzięłaś moją i taty. Twoja jest ta, specjalna dla dzieci. Faktycznie, ale gapa ze mnie. Teraz jeszcze muszę tylko wypłukać buzię. I gotowe. A, zapomniałabym o czesaniu włosów. Gdzie jest moja szczotka do włosów? O, jest. Ała, dlaczego nie mogę ich rozczesać? Mam pomysł. Najpierw je wysuszę suszarką, tak jak robi to moja mamusia. Kochanie, gotowa jesteś? Laura już zasnęła, więc mogę poczytać ci bajkę. Ale co ty robisz? Tyle razy mówiłam, że nie możesz używać sama suszarki do włosów. Mamusiu, nie mogłam ich rozczesać, a suche zdecydowanie lepiej się rozczesują. Przepraszam, już nigdy więcej sama nie użyję suszarki. No dobrze, w takim razie zmykaj do łóżka i wybierz sobie bajkę, jaką mam ci przeczytać. Może dzisiaj na dobranoc mamusia przeczyta mi czerwonego kapturka. Albo nie. I jak, wybrałaś już? Nie mogłam się zdecydować. Wszystkie bajki są moimi ulubionymi. Ale wybieram śpiącą królewnę. No dobrze, w takim razie zmykaj do łóżka pod kocyk. Mamusiu, zanim zaczniesz czytać bajkę, chcę ci coś ważnego powiedzieć. Jesteś najlepszą mamusią na świecie. Dziękuję, moja kochana córeczko. Musimy robić sobie częściej takie babskie wieczory. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!